Witam. Wielokrotnie prosiliście mnie, żebym zajął się tematem paneli dotykowych w Konica Minolta BizHub na przykład 363. Takie coś. Często zgłaszaliście problemy, że panel przestaje działać. Jeżeli wasz panel nie reaguje na dotyk, nie musicie wymieniać całego elementu, bo to jest bardzo drogi moduł. Możecie pokusić się o wymianę samego touchpada, takiego screena dotykowego. Ten screen jest taki sam jak w komórkach, po prostu panel dotykowy. Ja wam dziś pokażę, jak rozebrać ten unit i jak wymienić samą szybkę dotykową, bo jest to prostsze i zdecydowanie o wiele tańsze. Będę to robił na przykładzie Konica Minolta BizHub 363, chociaż ten panel występuje w wielu innych urządzeniach, jak zapewne wiecie.
Tak, już nie trzeba wymieniać całego panela operacyjnego, wystarczy wymienić sam touchpad. Jest on o wiele tańszy, wymiana jest dosyć prosta. To nie powinno kosztować powyżej 200 zł, 50 euro i macie naprawioną kopiarkę. Pozdrawiam.